Upragnione wakacje w końcu nastały, a razem z nimi przyszedł czas na typowe letnie obozy dla młodzieży. Przyjechaliśmy sprawdzić, czy takie wyjazdy wciąż charakteryzują się zapachem starych materacy, aromatem środków na komary i pieczonych kiełbasek, a także posmakiem leków na biegunkę. Cześć dziewczyny, czy kiełbasy na ognisku już były? Tak, chociaż straż pożarna nam przerwała w połowie. Aha, a dlaczego? No, okazało się, że w pokoju nie można rozpalać ogniska. Dziwne. W regulaminie nic o tym nie było. Co dzisiaj na śniadanie? Kanapki. A co na obiad? Kanapki. A na podwieczorek? Kanapki. To rozumiem, że na kolację będą... Zupa. To dlaczego nie kanapki? To jada kanapki na kolację. Dziwne pytania pan zadaje. Do widzenia. Jak tam? Jakieś złamane serca są? Jak dziewczyny na obozie, chłopaki? Nie no, fajne są niektóre. A jak to, obóz w ogóle? Bardzo intrygujące miejsce. Zawartość jodu w powietrzu świetnie wpływa na drogi oddechowe. A chłopaki jak chłopaki? Wie pan, jesteśmy w wieku, gdzie chłopcy dopiero wchodzą w okres dojrzewania, który większość z nas ma już za sobą. Także nie bawią nas te trywialne, barbarzyńskie wręcz rozgrywki emocjonalne. Mamy lepsze rzeczy do roboty. A jak chłopaki? He, tam niektórzy to fajne ciacha. Jak już mówiłam, dojrzewanie przyszła większość z nas. A nie ma to jeszcze przed sobą. My to już mamy za sobą? Jak tam, powiedz mi, jest już jakaś taka pierwsza obozowa miłość za tobą? No jest. Zresztą taka sama jak rok temu. Okej, to dlaczego nie wykonujesz jakiegoś pierwszego kroku w jej stronę? No, próbowałem, ale powiedziała, że to się nie uda. Ja powiedziała ci dlaczego? Tak, mówiła coś na temat jakiegoś tam paragrafu i że ona jako wychowawczyni niezbyt może i że muszę poczekać do 18. Pamiętam z czasów, jak sam jeździłem na obozy, że tęsknota za rodzicami bywała spora, dlatego teraz sprawdzimy, jak jest tym razem. Cześć, tęsknisz za rodzicami? No, może czasami, no i tylko trochę. Miśka chyba bardziej. Miśka, tęsknisz za rodzicami? Nic panowie nie wyciągnie. Taki stan utrzymuje się u niej już od tygodnia. A ona? U niej też. Na szczęście jutro je zabierają, więc będzie spokój. Tęsknisz pewnie troszkę za rodzicami, co? A za kim tu tęsknisz? Za oprawcami niewolnik tęskni? No chyba nie. Ja tu cały rok czekam, żeby na ten obóz pojechać, żeby ich twarzy chociaż przez chwilę nie widzieć. To są skunksy! W domu to nuda straszna. Mój stary to jest kanalia. Matka też taki ciapciak. Jakbym mogła, to bym tu 2 miesiące przesiedziała. Byle zdala tych gnomów z PRL-u. A ty wiesz, że... Twoi rodzice mogą zobaczyć ten wywiad, bo my to im przesyłamy później. Mamo, tato, cześć, kocham was. Pan jest jednym z wychowawców na tym obozie, prawda? Tak, jestem. Skąd u pana taka pasja do prowadzenia obozu? Wie pan, wszystko się zaczęło od mojego zamiłowania do jedzenia. O. To bardzo ciekawe, a co to znaczy? No wie pan, ja zasadniczo pracuję jako nauczyciel w szkole, no ale pojechałem na obóz sobie dorobić i okazało się, wie pan co? Nauczyciele i wychowawcy jedzą za darmo. No, nie dość, że sobie jadę odpoczywać, to jeszcze mam jedzenie za darmo. No a co z dziećmi? No, to jest akurat jedyny minus, bo zasadniczo to ja nienawidzę dzieci. Ale pan jest nauczycielem. No właśnie dlatego, ale wie pan, darmowe rzeczy robi robotę. To co pan, leniwego? Jak smakuje wam jedzenie na tym obozie? Przepraszam. Jest poprawnie dość swojsko, ale szanuję za sezonowość potraw i regionalne zbiory. Można by też popracować nad amuse-bouche. Wczorajszy sznycel był nieco zbyt blue. I sos nie był deglasowany. Wielka szkoda. A jak tam ceny nad morzem w tym roku? Czy wciąż istnieją te słynne paragony grozy? Powiem tak, przyjechałam
mając 500 zł od rodziców, poszłam na gofra, karuzelę, kupiłam mamie wisiorek z bursztynem i zostało mi jakieś 12 groszy. Niech pan sam oceni. Co z ratownikami na obozie, bo nie widzę żadnego? No, ja nim jestem, no. Znaczy tak jakby, no. Co to znaczy tak jakby? No, zrobiłem kurs online, tak więc teoria jest, no i mam specjalny dodatek dzięki temu dla nauczyciela. A co z praktyką? A jaka tam praktyka, no przecież teraz każdy dzieciak wie jak pływać. No, no i świetnie, tak? Wykrakał pan, proszę się przesunąć. No. Pomocy! No zaraz, proszę się nie drzeć, tak? No przecież woda jest zimna, się muszę natrzeć, tak? No, 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 trzeba było na basen chodzić, a nie teraz się topić. Teraz będzie akcja, uwaga. Za chwileczkę jeszcze. Może nie utonie. Może cieplejsze się zrobi. To prawda. Chodźmy dalej. Cześć, chłopaki, co tu się dzieje? Co ty tu robisz? Co, zakopali mnie chochoły, kurde, teraz nie mogę się wydostać. Pomóżcie mi, kurde, kolega, pomocy! Taki duży, co ten, plażę zajmował. Pomocy! Dołek wykopaliśmy i już. Jesteś robakiem. Nie jestem robakiem, jestem stokoziemniaczaną. Pomocy! Jak najbardziej robakiem, jak najbardziej. Nie istnieje żaden obóz, na którym nie odbyła się wieczorna dyskoteka. Dlatego jesteśmy tutaj, aby sprawdzić, jak bawi się młodzież. Panie DJ-u, niech pan nam powie, co się dzisiaj puszcza na takich imprezach? Czy jest to coś polskiego, czy zagranicznego? Tylko polskie, tylko polskie. No, fantastycznie, czyli pewnie Budka Suflera, Dawid Podsiadło, Sana. Nie, Kizo, Malik Montana, Cypis. Ja jestem ciężkim drillowcem, nie będę ukrywał. Dlatego na takich normickich obozach to Seksoholik, Zapsona, to ludzie się bawią. Dobrze, a czy ciężko się miksuje? Nie, to leci z YouTube'a, tylko na reklamach trzeba wyciszać, bo to ludzi z rytmu wybija. Jak impreza? Ekstra! Super, a jak chłopak? Oj, fajny, w ogóle Mateusza poznałam już na zeszłym obozie, a teraz znowu się spotkaliśmy. W ogóle fajna historia, bo kraszowałam go przez cały rok, a teraz nareszcie jesteśmy razem. Boże, jaka piękna historia, zakochana para, Mateusz i... No powiedz mu. Ale że co? No moje imię. Mojego imienia? Nie pamiętasz mojego imienia? Impreza trwa w najlepsze, to jest najlepsza impreza, na której byłem. Cześć chłopaki, czemu podpieracie ściany, co się dzieje? No czekamy, żeby wejść, no, ale teraz dziewczyny są, zaraz się powinno zwolnić. A to dlaczego nie możesz wejść? No jak to, no przecież jest oddzielone tutaj wszystko w pokojach i w łazienkach. Przecież nie możemy teraz wejść, jak dziewczyny są. Musimy poczekać, aż się zwolni. Nie, to w sensie... Nie, to... Inaczej, to jak jesteście na stołówce, to jedzie oddzielnie posiłek, czy razem? No, wszyscy razem. To dlaczego na dyskotece miałoby być inaczej? Moja teoria się nie sprawdziła. No, pewności nie mamy. Ja tam wolę się trzymać zasad. Dziewczyny lubią facetów z zasadami. No tak. Chłopie, za parę lat czekacie spore rozczarowania. Tymczasem bawcie się dobrze, podtrzymujcie ściany. Jak tam, fajniej się mieszka? No, super jest. Pokażę panu coś. Niech pan zobaczy. Zimna jest, co nie? No, pewnie tak. A teraz? O, ciepło. Niesamowite to jest. A skąd przyjechałaś na obóz? Z Podlasia. Wszystko jasne. Najważniejsze, że na takim obozie dzieciaki mogą poczuć niesamowitą braterską więź. Spójrzcie tylko na ten pokój. Jak widać, pewne rzeczy się nie zmieniają. O, cześć. Dzień dobry. Jak ci się podoba na obozie? Super, naprawdę jest super. No właśnie. Pewne rzeczy się nie zmieniają. Jak tam, chłopaki, przygotowania na zieloną noc w tym roku? Cóż,
Nie będzie zielonej nocy. Przynajmniej do starszej grupy. Aha, to co, za dużo pasty do zębów poszło w zeszłym, czy co? Raczej za dużo gwoździ, tulipanów, rad dymnych, przebitych opon. Czy ja w ogóle chcę znać szczegóły, czy może... Jak na komisariacie pan dyżurny miał problem ze spisywaniem zeznań, to lepiej, żebyś nie wiedział, żeby pan nie wiedział. No ale zielonej nocy nie będzie w tym roku. Panie wychowawco, jakie wyzwania czekają na pana przy takiej ilości podopiecznych w pańskiej pracy? No, mam swoje sposoby, że tak powiem. Co to są za sposoby? To naszych widzów najbardziej ciekawi. Na początku dnia zabieram im wszystkim telefony i funkcjonuje tak zwana zasada trzech czerwonych flag. Czyli jeżeli dostają już trzecią czerwoną flagę, no to cóż, telefon ląduje na dnie. Rozumiem, na dnie szuflady, tam ich nikt nie zobaczy. Nie, na dnie morza. Panie redaktorze, nie można się patyczkować z uczniami, no przecież... Janek, trzecia czerwona flaga! Pożegnaj się ze swoim telefonem. O, widzę, że iPhone Pro, trudno. Słuchaj, proponuję zgrać dane do chmury na szybkości, bo już leci. Ja nie mam internetu, ja nie mam zasięgu. No trudno. Janek, patrz jak leci, zobacz. Ale poleciał. No, tak jak mówię, no trzeba na krótko, panie redaktorze. No, na czym to żeśmy skończyli? No, idziemy dalej. No, ale Janek... Gdzie jest smaczniej? U mamy w domu czy na obozie? Nie umiem tego powiedzieć. No ale jakbyś tak miał wybrać jedną opcję? Nie da się. Dlaczego? No bo wie pan, moja mama tu gotuje. Dorabia sobie jako kucharka. A. No to trudno wybrać, no. Chłopaki, jak się spędza czas na obozie bez telefonu? Można trochę odpocząć od technologii, prawda? On nie pamięta, jak się rozmawia. Musi pan to napisać na telefonie. Aha, okej. Odebrano. Jest fajnie na tym obozie. Wyślij. Sądzicie, że takie przyjaźnie obozowe przetrwają próbę czasu? Będziecie się jeszcze kolegować potem? No jasne, wiadomo. Pewnie. To jest najlepsza ekipa, jaką poznałam przez całe swoje życie. Te dziewczyny są dla mnie jak siostry. No ja myślę, że to przetrwa przez całe życie. No fajnie. A skąd jesteście? Świnoujście. Ja jestem z Warszawy. Ja z Karpacza. A. No to powodzenia. Cześć dziewczyny, często tutaj przyjeżdżacie na ten obóz? Ja jestem szczerze pierwszy raz, ale bardzo mi się tutaj podoba i wiem, że to nie jest mój ostatni raz. Okej, a ty? Ja jestem tutaj drugi raz i będę co roku przyjeżdżała. Niestety, no tak. No, właśnie. Też tak uważam. No. Najlepszy obóz świata. Dokładnie tak. Dokładnie. Nie zmusiłem was, żebyście to powiedziały. Nie. To jest najszczersza opinia.